Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Właśnie. To jest wszystko za małe. To jest wszystko za małe. Sprzedawał skubanie dużej ilości. Plac znowu pusty. Plac pusty. Posprzedawane bogate tematy. Pięćdziesiątka. Piękne opole klekoce na ledzie. Jakiś crossland 190 tysięcy widzę przebiegu. Super B. Styczeń u Niemca. To jest polo nowe, szukam wciąż Golfa. Proszę państwa, po 20 roku, nawet 21 raczej, w tej lampie M-pakiecie, a z moimi kochanymi zaciskami martwe pole Kiera grzana head up, szkiełeczko, fotel z pamięciami, nie jestem pewien, zobaczę z drugiej strony zaraz. Już się chcę podejść zapytać o cenę. BMW Laser. Najgruby jak może być. W M pakieciku piękna rzecz. Uwielbiam te zaciski, drodzy państwo. Ha, wiadomo, kto by nie uwielbiał. Pamięci są w fotelu, niestety pamięci nie ma, ale fuka. Dobrze się drze? Piękna rzecz. Tuż obok staruszek świat. Widzę, szefa nie ma, chyba wejdę na stronę, zaraz zobaczę jak to stoi. Może chcą oddać tanio, nie wiedzą. Oczywiście kontakt jest na chłopaków, bo tutaj kilka aut padło. W tym roku jeszcze nie, bo styczeń, ale w zeszłym roku to było nieźle, całkiem przyzwoicie. Ładna rzecz, ciekawe czy w dieslu. Benzynie będę jedna. Zobaczmy jakim to motorze. Tu ostatnio kupiliśmy. Ten tu silnik ledwo chodzi. Wszystko mruga. A kontrola trakcji pewnie i ABS-y pewno były odpalane na kable. Tak jest często. Trzeba parę metrów się kulnąć, żeby to się wszystko unormowało. Kupiliśmy... Co kupiliśmy? BMW, a BMW ze skaczącym silnikiem. Tak jest, piątka. W 10 roku silnik nierówno pracował. Wszystko było pięknie. 240 przebiegu, serwisy. I widzu nabył, bo tych BMW miał od groma z tatą. Firma, komputer, te sprawy. Przez tydzień walczyli. I wypięta była. Cena była zajebista, chyba 5,5 euro. Jakoś tak 6,5, 5,5 raczej. 6,5, nie, 5,5 raczej. 10 rok. Wypasiona w panoramie. I widzę, za 2 tygodnie dzwonię. Pisze SMS-a, nie dzwoni. Panie Krzyśku, kostka tam wypięta od czegoś. Tak, a błędów pokazywało 1000. Na pierwszych odczytach. Na kompie to kuźwa, widzę, mówi, a pierdziele panie, będzie totalny remont wszystkiego. A za kilka dni znaleźli kostkę dyndającą i się okazało, że naprawa kosztowała wetknięcie kostki i trochę nerwów. Trzymałem się nisko, proszę państwa.
wszystkie umlaskałem i niestety sprzedane. Piękne, ktoś kupił. Oczywiście nie z Polski, bo się gadałem z Alikiem, który częstował mnie krosantem. Mówi: Krzysztof, frysztyk, śniadanko. Mówię: dawaj, jedziemy z koksem. Mówi: kurwa, ja uwielbiam kupować auta na wypasie full. Maksymalnie ile wlezie. Ale przychodzą Polacy, oni nie chcą auta wypasionego. Może by ich chcieli, ale chcą tanio. Nieważne, że jest pół auta polakierowane, no to prawda, znam ludzi. Nieważne, że jest pół polakierowane, że jest pęknięta szyba z przodu, z tyłu i każda opona inna, ma być tanio. Oni sobie wszystko w domu porobią, ale jak sobie policzą to wszystko, co w domu porobią, to będzie drożej, niż by to auto było piękne. Niestety to wciąż w naszych dupach trwa. I w pośladkach, przepraszam. Czasami tak się przeniązyczę. To jest benzyna, jednak byłem pytać. Sprawdźmy. Potwierdza się FSI.